No i ona żyje za to dostania numer 33 zawodnika ZS Zakopane. Ale też do finału przed. Jan Ziobro. Jednak jest o 2 metry, ale to jest 125 metrów i to jest pierwsze miejsce rywalizacji w tej chwili. Też powinno być nieźle, 123 metry 18 od sędziów i... A Krzysiek Bielon nie przejmował się tym, że nasi siatkarze niestety nie dali rady, no i skoczył całkiem porządnie. 113 metrów to jest dystans, który w tej chwili powinien dawać mu miejsce koło 7. Przed nami skok Stefana Kuzi. A więc dokładnie 120, tak? 18, 18. No ile to może Wiedniaki, Wina Adler? To mają kurde 4 godziny, oni tu są. A na ten moment to może być w granicach pierwszej dziesiątki. 110,5 metra to skok Andrzeja Stękały. Jeszcze nie 5 lat na to. Teraz olek w powietrzu. Co? No i też w granicach czerwonej linii, ale poniżej 120. Ale ja bym to zrobił chyba 30, a nie... 116,5 metra, 17,5, 4 razy, 5 razy od sędziów i 8 lokata tej chwili. 30 to kurwa, bo czasy kurwa, wszyscy są kurwa, proszone kwalifikacje, kurwa, przecież, nie? Kwalifikacje też będą wieczorem, kurwa, jeszcze. Trenera, ty! No i proszę, to był skok. Dobrze, Jan Ziobro zagrożony, 125 metrów do jalek. 18,5, 18 od sędziów. 126,5 metra, pierwsze miejsce dla Maćka Kota w tej chwili. Dawid Kubacki. Ja pierdziu! Ja tak przeciągnął trochę ten skok, ale kolonował powyżej 130 chyba. No właśnie. 132,5 metra do odległego Dawida Kubackiego. 3 razy 18,5 razy 19 razy 18, no i zdecydowanie pierwsze miejsce. Odleciał teraz jak... Też pod 130 metrów zabraknie. 129 metrów to odległo szpilka Muranki, 18,5 od 4 sędziów. No i to musi być drugie miejsce ze stratą, jednak sporą do Dawida Kubackiego. 131,7 punktów to nota Klemensa Muranki, 138 punktów to Dawid Kubacki w tej chwili na pierwszym miejscu. Ale ja myślę, że kurde w ogóle ten układ teraz Panie latamy, latamy, też tu 30 nie będzie, ale nie dużo zabrakło. Ale teraz nie wiem, że jest druga seria. 127 metrów, ładne loty za styl, 19, 18,5 i trzecie miejsce. Klasko, klasko, było z prawo i zabrakło tej odległości.
poszedł. Ładnie na to zastyje, 18,5, 19, ale dystansu zabraknie, żeby być w czołówce. Żeby być w pierwszej trójce, 124, 125 metrów, punktów 124,5. To daje Kamilowi Stochowi piąte miejsce po pierwszej serii ocenianej. Po pierwszej serii prowadzi Dawid Kubacki, Klemens Buranka na miejscu drugim, Piotr Żyła na miejscu trzecim. Seria finałowa rozpocznie się 10.